Dlaczego na Białorusi kobiety tak chętnie spacerują? Takie pytanie zadał mi jeden z moich uczniów podczas lekcji rosyjskiego. Nie jest ono takie głupie, jakby się mogło wydawać i ma swoje podłoże w niedawnej historii Białorusi. Zacznijmy jednak od czasownika guliać, które po rosyjsku nie jest takie oczywiste. W szkole uczymy się jego podstawowego znaczenia, a więc właśnie spacerować, przechadzać się, ale później, gdy rozmawiamy z osobami rosyjskojęzycznymi, to okazuje się, że ma ono o wiele więcej znaczeń. Może być ono bowiem również używane w znaczeniu nie pracować, mieć wolne, od którego pojawiło się słowo pragul, a więc nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy lub też wagary w szkole. O wiele częściej jednak spotkamy się ze znaczeniem bawić się, hulać. A więc o co chodzi z tym, że Białorusinki spacerują? Musimy cofnąć się do 2020 roku, a więc protestów, które nigdy wcześniej na taką skalę nie rozlały się po Białorusi. Służby porządkowe rzucały granatami hukowymi w zgromadzonych, bili wszystkich pałami i zabierali ludzi do aresztu śledczego przy ulicy Akrystyna. Ludzie szybko zrozumieli, że nie wszyscy mogą wychodzić na protesty, to znaczy służby zazwyczaj z największą siłą i brutalnością odnosiły się do mężczyzn, w szczególności tych młodych. Wywołało to więc mobilizację kobiet, które wychodziły z kwiatami i biało-czerwono-białymi flagami, spacerowały po ulicach miast, w szczególności Mińska. Chodziły one ramię w ramię i nie napotykały większych nieprzyjemności. Gdy chciano je rozpędzić, to trzymały się razem i nie dawały się rozdzielić. Wśród nich była Nina Bagińska, białoruska aktywistka, która dziś ma 76 lat. Nina uprawiała kolarstwo, jednak w młodości uległa wypadkowi, w wyniku którego uszkodziła mózg i zaczęła chorować na epilepsję. Nie przeszkodziło jej to jednak w ukończeniu Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Informatyki i Radioelektroniki, a później w spełnieniu marzenia stania się geologiem. Od 1988 roku Nina zaczęła brać udział w protestach, a w 1994 roku, po objęciu prezydentury przez Aleksandra Łukaszenkę, została zwolniona z uniwersytetu za to, że raport o swoim projekcie napisała po białorusku. Zapamiętana przez wielu została jednak przez protesty właśnie w 2020 roku, kiedy to, jak sama mówi, brała w nich udział, bo wiedziała, że gdy wśród protestujących są ludzie starsi, to policja nie zachowuje się tak agresywnie i nie bije protestujących. Na nich też wypowiedziała frazę, która stała się symbolem. Od tamtego czasu Białorusini nie chodzili już na protesty, a spacery, a grupa Rulaj stworzyła piosenkę poświęconą kobietom i ich odwadze. Женщины не гуляют, они провожают старый режим. Jeżeli ciekawi Was, dlaczego niepodległa flaga Białorusi jest biało-czerwono-biała, albo czym jest pamiakołność i co ma ona wspólnego z tym, że białoruskie protesty były tak nieoczekiwanym i zaskakującym wydarzeniem, również dla Białorusinów, to zapraszam do zasubskrybowania kanału. Nowe ciekawostki o Białorusi i innych krajach byłego bloku wschodniego już wkrótce.